Grono współpracowników męskiej strefy powiększa się o Gosia Ardest. Śmiało mogę powiedzieć, że to jest najszybciej jeżdżąca kobieta w Polsce. Zresztą, jeżeli któraś z Państwa sądzi, że jeździ szybciej, to pewnie Gosia podejmie wyzwanie. Tor Poznań możemy walczyć. Nie chcę mówić za Ciebie, ale myślę, że się zgodzisz. Oczywiście, z przyjemnością. Czy Tor Poznań, czy teren, czy go-karty. Otwarta jestem. No i teraz właśnie Gosia będzie ekspertem od spraw motoryzacyjnych. Ja kocham samochody, ale wydaje mi się, że Gosia zna się na tym zdecydowanie lepiej. Teraz testujemy Toyota Land Cruiser. Nie testujemy, tylko testuje Gosia. Powodzenia życzę. Witam w zespole Męskiej Strefy. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby sprawdzić limity tego samochodu. Jestem kierowcą wyścigowym, czyli jeżdżę szybko, z dużą przyczepnością i po nawierzchni asfaltowej. Także tutaj teren, podjazdy, kamienie, no i moja dzisiejsza zabawka, czyli Toyota Land Cruiser, to będzie spore wyzwanie. 3-litrowy silniczek, dieselek, 190 koni. No nie jest to może imponująca ilość koni, jak na auta, którymi się ścigam, bo na przykład moje wyścigówki mają tych koni no 310, 330 czy 260, także jest to trochę mniej, ale w terenie podobno tyle nie potrzeba. A to się dzisiaj okaże. Na razie powiem Wam szczerze, troszeczkę się wjeżdżam, bo tak naprawdę nie wiem, czego po tym aucie mogę się spodziewać. Wszystko jest dla mnie nowe, i teren, i nawierzchnia. Oh, oh yeah! Nie, no powiem Wam, bez najmniejszego problemu. Auto radzi sobie fenomenalnie. Jedziemy szukać czegoś większego. Idę sprawdzić, jak to wygląda od zewnątrz. No tu już sprawa wygląda troszeczkę inaczej, nieco ciekawiej, ale jestem odważna, pewna siebie, także wszystko biorę na klatę. No i postaram się stoczyć Land Cruisera z tej małej górki. Wow! Ohoho! Co za przeżycie! No jest ciekawiej niż na zapoznaniu z traską, o wiele, wiele bardziej ciekawiej. No, to próbujemy. Uda się czy się nie uda? O, auto zaczęło gadać trochę inaczej. Słuchajcie, bułka z masłem. Nawet nie poczułam żadnego wzniesienia. Szukamy czegoś jeszcze, jeszcze większego. Okej, zobaczymy, co ten teren nam pokaże. Kamerki sprawdzone, 4x4 działa, 190 koni daje radę. To teraz jedziemy tam. Offroadowa wersja Toyoty wyposażona jest między innymi w blokadę tylnego mechanizmu różnicowego. Zakładając, że będą nas oglądały również panie, oznacza to, że po prostu, gdy jedno koło się ślizga, to drugie ciągnie. Oje! O, to jest to! Słuchajcie, naprawdę nie zdziwcie się, jak zobaczycie mnie na jakimś terenowym, przeprawowym niebawem. Ups, ups. Yes, we did it, słuchajcie! Udało się, ale tu pięknie. Nie dość, że jazda, to jeszcze widoczki niesamowite. I to koniec mojej pierwszej przygody w Męskiej Strefie. Na pewno obiecuję Wam, że będzie ich więcej i będą nieco inne, aczkolwiek na taki właśnie offroadowy tor z pewnością jeszcze wrócę.